Hejcie, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale i ze mną jest oczywiście Woski, jak zawsze w naszym B-Worldzie. Tak, jestem! Siemaneczko. O, teleportowało mnie. Gdzie cię teleportowało? Ogólnie mamy mały problem, są małe lagi na serwerze, także wybaczcie, jeśli będziecie tutaj widzieć jakieś dziwne zjawiska, jakieś dziwne teleportacje. Oczywiście na samym początku zostawcie kciuka w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zapraszamy na legendy nasze Stiviaków, na nasze Discordy zapraszamy. Dobra. Chcesz powiedzieć, jaki jest plan na odcinek, czy nie chcesz? Czy ja mam to zrobić? Ja nawet nie wiem, jaki jest plan. Okej, także w poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie, jeśli nie pamiętacie, to koniecznie obejrzyjcie, koniecznie musicie nadrobić z Woskim. O, dziękuję, to ty zrobiłeś dzień, czy to się samo zrobiło? Wow, zobacz, co on szaleje tutaj. No właśnie widzę. Także zobaczcie, mamy nowe dinozaury, to są pierwsze dinozaury w nowym parku i teraz tak, wcześniej były tutaj tylko... Jaki laks w ogóle był? Co to się wydarzyło tutaj? Wcześniej nie wiem, były... skoczyłem w... poprzednim odcinku były tylko jajka. O, o! Ja nie wiem, u mnie stoisz w miejscu i co jakiś czas się mega teleportujesz, nie? Także ja skaczę nie wiem, coś 20 bloków do góry. To on tak skacze do góry? No, no nie gadajcie, także zobaczcie, to jest pierwszy dinozaur, którego udało nam się wyhodować pod odcinkami, on się nam wykluł. A drugi dinozaur jest naprawdę ciekawy, ponieważ zobaczcie, klatka wygląda tak, jakby była pusta, w ogóle wisisz w powietrzu, nie? Wow. O, dobra, niezły laks. Coś, laksy są ostre, tak jak mówię, przepraszam was, jeśli są teleporty, ale w każdym razie mam nadzieję, że to się zaraz wszystko ustabilizuje. Ty zobacz, odstawiłeś dinozaura i zobacz, jak się kręci cały czas w kółko. Także słuchajcie, to jest pierwszy dinozaur, który nam się wykluł, a drugi dinozaur jest naprawdę ciekawy, ponieważ zobaczcie, klatka wygląda, jakby była pusta, a zobaczcie tutaj. Taki sobie mały ziomuś jest, także to chyba jest najmniejszy dinozaur, jakiego w ogóle widziałem, nie? Także naprawdę mega, aż dziwne, że on przez te kraty tutaj nie wychodzi. Także, ej, a możesz na nim jeździć? Na nim chyba się nie da, nie? Za malutki jest. Mały. No szkoda, i z tego co wiemy, Woski, wiesz to, czy ty niego nie wiesz, te dinozaury, one jeszcze rosną, czy one już takie zostaną, czy jak zostaną to już takie. Także niestety... to taki kurdupelek się nam zrobił, chcieliśmy T-Rexa gigantycznego, a wyszło tak, że wykluł nam się taki mały kurdupelek. No niestety, także ogólnie powiem wam tak, na dzisiejszy odcinek to do końca nie wiem, jaki jest plan, chciałem na pewno wam pokazać te dinozaury, które tutaj są, które nam się wykluły. Ej, ja wiem, co możemy zrobić na dalszej części odcinku. Tam jak jest koło tego twojego bunkra, nie? Koło tej twojej bazy, jest ten teleport do tego nowego świata, możemy ten świat trochę pozwiedzać. Ty, w sumie to nie jest taki zły pomysł. Ale czekaj. Czemu ten dinozaur nie ma życia? No mnie też, mnie teleportuje, wyrzuca i się totalnie dziwne rzeczy robi. Dostał Major, jak skakałem, nie wiem czemu. Czasami dostał, czasami nie. No to super, ale już chociaż się w kółko nie kręci. Także zobaczcie, tutaj są oczywiście maszyny, z których sobie nasze dinozaury pobierają jedzonko. Znowu mam mega laksa. Ło, dobra, odlagiwało mi. Okej, także w tym odcinku na dalszej części zwiedzimy sobie po prostu... Wow, jaki teleport był w ogóle. Na dalszej części odcinka w ogóle tam się jakiś troll zespełnił. Trolle. Pójdziemy sobie do nowego świata. Może coś fajnego tam się nam uda zwiedzić. Okej, także jesteśmy po krótkiej przerwie technicznej. Nie, czemu mnie tam wypchałeś już do tego teleporta? No nie, nie miałeś tego robić. Ogólnie była mała przerwa. Poczekajcie, niech mi się wszystko tutaj załaduje. O, mieliśmy małą przerwę, ponieważ, tak jak wam mówiłem, były małe laksy, musieliśmy zrestartować serwer, ale teraz powinno być wszystko okej. I tak jak mówię, przenosimy się do nowego świata. Jak ten świat się nazywa? Atom chyba, nie? Także to jest nowy świat, Atom, i możemy go sobie troszkę pozwiedzać. Ogólnie był jeden odcinek u Woskiego, w którym też właśnie byliśmy w tym świecie, także jeśli nie widzieliście, nie widziałem na Assassin. To możecie sobie zobaczyć, co? I zobacz! Gdzie? Assassin tu jest. Zatrzymuj ogólnie... mnie. On jest niewidzialny, ten ziomuś. No. Ale i się, on się rusza w ogóle, czy co, jak go trafić, gdzie on jest? No zabiłem go. Jakieś achievementy dostałem. I ogólnie u Woskiego na odcinku z tego świata to zabijaliśmy Faraona chyba, nie? Także możemy sobie tak z grubsza pozwiedzać może jakiegoś jeszcze fajnego, żeby nie zrobić znowu Faraona, to może coś innego nam się fajnego uda znaleźć. Jakieś tutaj ruiny są. Oczywiście jakieś coś się tu spełni. Mumie tu się spełnią, ej, tu się mumie spełnią, zobacz. No. Są jakieś itemsy. Itemsów raczej tutaj fajnych nie znajdziemy, ponieważ my mamy chyba te najlepsze itemsy, jakie są możliwe. Ale możemy sobie poeksplorować troszkę tą mapkę, także chodź w tą stronę. Może tak jak widzicie, mapę mam już... znaleźć. Mapę mam już tutaj troszkę odkrytą. W ogóle jakie tutaj są... O, jakiś kolejny ziomuś. Co to jest w ogóle? Bo tak się zastanawiam. Co jeszcze tutaj ciekawego w tym świecie jest? Czy są tutaj jakieś bossy, tak jak na przykład Twilight Forest? Czy tutaj nie ma nic takiego?
Mówię, czy my mamy Twilight Forest? No właśnie, też się tak zastanawiałem, teraz tak pomyślałem sobie o Twilight Forest. Nie mamy. Chyba nie mamy, no, ale ogólnie Twilight Forest już robiliśmy w poprzednich odcinkach, tylko bardziej w innych filmach, także nie ma chyba sensu. No. Jak sobie zajrzycie w inne filmy na moim kanale, to właśnie zobaczycie, że Twilight Forest było robione. Ja też tam byłem. O właśnie, Roski też tam był, ale chodź tutaj, bo tutaj znalazłem jakiegoś dungeona chyba, nie wiem co to jest. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tam pewnie tu nic ciekawego nie będzie, tym bardziej, że my mamy te potwory na hita, ale w sumie możemy pozwiedzać sobie. Jakiś rycerz kolejny, dobra, nie ma go. Skrzyneczki. A, przeleciałem. Chwilę, gdzie? Skrzyneczki, no tu jestem. A to są te małe strukturki. Mam jakieś, no właśnie, a dobrze by było znaleźć jakąś dużą strukturę, masz jakieś buty wydrupiłem. Chcesz zobaczyć? Zobacz, jakieś takie dziwne buciki. Tu jest chyba coś, czy jest kolejna mamy ta? Kolejną piramidę, ale tu jest taka malutka piramidka, zobacz. Czekaj, tu coś jeszcze, a tu jakieś ruiny i też się pełno tych spełni. Możemy wejść do tej piramidy, jak chcesz zobaczyć, co tam się dzieje w niej. Czekaj, muszę tutaj mój kilo tu są w ogóle te jakieś, zobacz. Enty, jak to enty są tutaj? O. Co to enty robią w ogóle na pustyni? Nie może rozwalić. Jak całego. Nie można? No, a no nie da się. Ty, jak to jest niezniszczalne, jak tam wejść? Nie wiem, sprawdzamy. Bo tu jest zakopana. Jest misja dostać się do piramidy. Jak zakopana? Wkopałeś się tam? No tutaj zobacz. No ale wejście pewnie będzie. Właśnie nie da się z każdej, nie, z każdej strony jest... Zobacz, mają takie silverfishy też. Skraby. Ciekawe. O no, no, no. Bonor. Skrab. No, po nich. Gdzie jest wejście? O to no mnie właśnie zastanawia. Też się zastanawiam, gdzie tu wejście może być. Tu coś jest, zobacz. Czekaj, przejść. O, mam wejście! Mam, znalazłem. Przespałem się. O. Ło, ile tutaj tego jest w ogóle. Chyba nie to samo. Ale ile tutaj jest tych duchów. No to może... O! Fajny hełm, fajnie wygląda. A coś tu jest jeszcze ciekawszego? O, zobacz, czy... hełm. Poka. O no, nice. Ej, to tutaj też by był ten boss, czy nie? Ten faraon, no, czy był. To? No to dawaj tego faraona zrobimy w sumie. To trzeba normalnie... Zobacz, tak się robi. Rozwala się wszystko, aż się go znajdzie. O, woski, to, chodzi... woski chodzenie po labiryntach, normalnie. W ogóle zobaczcie, to są takie mega pułapki. Fajnie to jest zrobione wszystko. Oj, zabłądziłem jak coś. Dobrze w sumie, że tych bloków nie da się rozwalić, nie? Że to jest niezniszczalne. O, znalazłem, udało mi się. Jestem, no, siema. Chodź. Wszędzie pułapki, co, że uważaj. No widzę, nie właśnie daj... wszystko cały czas podpala i dodaje jakiegoś, kurcze. No. O, masakra, co tu się dzieje totalnie. No, ale nie zadaje damage'a nam, to tylko... O, mam tutaj sarkofag. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, tutaj jest w tym... Tu chyba wyjdzie faraon, nie? Z tego sarkofagu. No. Także i teraz, jak to się woski robiło? Jak to tam było? Coś trzeba, jakiś przedmiot chyba, nie? Żeby no, pochodnie trzeba skraftować. Do za chwilę dam ci do skraftowania. Czyli muszą być pochodnie. Okej. I patrz, na tych blokach tutaj połóż się dookoła, tak cztery, jeden tu, po drugi i tak samo po drugiej stronie. Tu i tu. I kliknij na sarkofag. Ooooo, mamy faraona, dawaj go. I mumie ja jeszcze. Tam ej, ale on bije, ej, naprawdę bije, kurczę. Nawet jak mam tą zbroję, to... Załóż hełm. To i tak klepie. Poczekaj, ja go załatwię, tak. Ej, ale pomóż mi w sumie, czy ja mam go zabić? Dobra, ja go zabiję. Ja mogę zabić, ej, bo ja umrę, bo ja woski umrę, pomóż mi. Okej, zabiłem go. Ale nie, miałeś go za hita nie zabijać. No nie. Ja go tu nie umiem. No, a mnie zaraz trutka zabije. Ale dobra, a wydropiło coś z niego chociaż czy nic? No, tu masz hitemki właśnie. Aha, to tam będą. A z niego tak nic nie wydropiło? Ło, zobaczcie. I tu nam jakieś tego wydropiło, jakiegoś mega paczek i topór mega. Mogę ej, sarkofag? Woski, a dobra, przeżyłem jakoś. Mogę sarkofag zabrać mój? Dawaj go do chaty normalnie, do parku dawaj ten sarkofag teraz. Dawaj, gdzieś go tam położymy na dole. Cofamy do parku i kładziemy sarkofag, także o, widzimy, chodź, widzimy się za chwilę. Okej, okay, także jesteśmy w naszym parku i idziemy ten sarkofag położyć. Gdzie ten sarkofag damy? Jeszcze wam pokazać mogę te dinozaury jeszcze raz tutaj. Teraz nie będą nam lagować, nie będzie żadnych teleportów, sobie będzie normalnie chodził. Także zobaczcie, najmniejszy dinozaur w Minecrafcie to jest i oczywiście musi być agresywny. Tutaj jest drugi dinozaur, który też jest agresywny. Wszystkie dinozaury mi biją, czekajcie, spróbujemy je oswoić. Patrz, nie da się.
No, no mnie nie bije, że... No, a mnie bije, jeszcze odpycha tak daleko, że masakra. Ten malutki jest spokojniejszy troszkę. Okej, także zobaczcie, tutaj jest oczywiście nasze centrum badawcze i ej, w sumie nawet spoko to wkomponowałeś, także mamy tutaj sarkofag i możemy sobie tutaj oczywiście i ten... O, tu możemy DNA włożyć. O, właśnie, o, no to już DNA tam nie włożyłem, włożyłem tam coś innego, lepiej tam nie zaglądaj. Zabierz to. Syf straszny zrobiłem. Dobra, zabierz to. W sumie racja, to jest dobre miejsce na DNA, ale zobacz, mamy jeszcze coś takiego w ogóle, nie? Patrz na to. A nie mogę tego postawić, to są chyba... To są spawnery. Bez sensu, po co mi to? Okay. Może je naprawić potem. A całe syfy rozumiem, że tutaj, tak? Okej, okay, dobra. No. Czyli cały syf, który mamy, to będziemy sobie tutaj chować. No to by nie było odcinek u Stevie'ego, jeżeli by nie zdedał jeden raz, czyli... Nie, czyli ja uciekam, tak, to sobie uciekłem. Nie zdążyłem, no także teraz już na pewno to jest odcinek Stevie'ego, bo umarłem. Także mamy już 36 śmierci, idziemy cały czas do przodu, jak zawsze klepa w Minecraft, jakby to piszecie pod filmami. Okej, także mamy nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, ze mną był oczywiście woski, taki luźny odcineczek, no teraz to już dwie śmierci, taki luźny odcineczek, tak jak mówię, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, hej! Hej!